Spójrzmy teraz na zadanie 12. W zadaniu 12 mamy pięciokąt foremny, czyli mamy 5 boków oraz wszystkie boki są tej samej długości. No i wiemy, że przekątne, które są poprowadzone z jednego wierzchołka, czyli na przykład z tego, mają nam podzielić nasz pięciokąt na 3 trójkąty. No to tak, lecimy. Mamy jedną przekątną, mamy drugą przekątną i zauważcie, że faktycznie tutaj otrzymaliśmy 3 trójkąty. I wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi 180 stopni, czyli tutaj mamy 180 stopni plus 180 stopni ten trójkąt, no i w tym także mamy 180 stopni, czyli łącznie wiemy, że w pięciokącie foremnym, zresztą w każdym pięciokącie, mamy 540 stopni, to jest suma miar kątów wewnętrznych. Spójrzmy dalej. Skoro wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w tym pięciokącie to 540 stopni, to oznacza, że każdy taki kąt będzie miał 540 stopni podzielić przez 5, czyli 108 stopni. Czyli możemy powiedzieć, że ten kąt to będzie 108 stopni, ten kąt także łącznie to będzie 108 stopni, natomiast zobaczcie, że tutaj jeżeli chodzi o trójkąty, no to mamy pewien podział. Tutaj też mamy 108 stopni. Tu mamy cały kąt bez podzielenia go, czyli zapiszmy, że mamy 108 stopni. No i tutaj również łącznie byśmy otrzymali 108 stopni. Co dodatkowo możemy powiedzieć? Ponieważ jest to figura, jest to pięciokąt foremny, to oznacza, że ma on boki tej samej długości. A to oznacza, że długość tego boku oraz tego muszą być takie same. To sobie zaznaczmy może w ten sposób, że one będą równe. Zatem ten trójkąt, który mamy tutaj, to będzie trójkąt równoramienny. A to nam mówi, że jeżeli mamy trójkąt równoramienny, że te kąty muszą mieć te same miary. Takie same miary, czyli właściwie możemy już sobie wyznaczyć miarę kąta alfa, ponieważ alfa plus 108 stopni to musi dać nam 180 stopni, czyli 2 alfa plus 108 stopni równa się 180. Przenosimy na drugą stronę, czyli 180 zapiszmy odjąć 108 stopni. 108 stopni, zatem 2 alfa to będzie 100 odjąć 100, czyli mamy 80 odjąć 8, 72 stopnie, dzielimy przez 2, zatem alfa to 36 stopni, możemy zapisać, że tu mamy 36 i tutaj także mamy 36 stopni. Co możemy powiedzieć dalej? Zauważcie, że ten trójkąt, który mamy tutaj, to również będzie trójkąt równoramienny, ponieważ mamy tutaj dwa boki naszego pięciokąta foremnego. Czyli mamy pewność, że te dwa boki muszą mieć taką samą długość, a to oznacza, że te kąty muszą mieć takie same miary. Czyli właściwie obliczenie robimy dokładnie takie samo jak tutaj, że ten plus 108 musi dać nam 180 stopni, a te dwa kąty muszą mieć takie same miary, czyli tutaj mamy 36, tutaj również 36 stopni. Co możemy powiedzieć dalej? Zobaczcie, jeżeli chodzi o ten kąt, to ten kąt musi mieć miarę 108 stopni, ponieważ każdy z kątów w naszym pięciokącie foremnym będzie miał taką miarę, czyli 36 możemy zapisać plus 36 stopni, plus ten kąt, czyli beta, musi być równe 108 stopni, bo jeszcze raz powtarzam, otrzymam tutaj cały kąt naszego pięciokąta foremnego, a każdy z kątów w pięciokącie będzie miał miarę 108 stopni. Czyli mamy tutaj 72 stopnie plus beta równa się 108 stopni, czyli beta to 108 stopni odjąć 72 stopnie, czyli beta to 36 stopni. No i możemy tutaj sobie zapisać. No to nam pozostały jeszcze dwa kąty, ale tutaj spokojnie także te kąty sobie wyznaczymy, ponieważ zauważcie, że jeżeli sobie jeszcze tutaj zaznaczę ten kąt, to te kąty łącznie dadzą nam kąt w pięciokącie foremnym, a kąt ma miarę 108 stopni, czyli to oznacza, że tutaj nam będzie brakowało jeszcze 72 stopni, ponieważ 36 plus 72 stopnie da nam właśnie 108.
No i sytuacja taka sama będzie tutaj. Mamy 36, czyli brakuje nam 72 stopni, żeby otrzymać 108, czyli miarę całego kąta w pięciokącie foremnym.